Moi drodzy, zapraszamy na powtórzenie wiadomości z zakresu fizyki. Atomowej. W zadaniu pierwszym mamy uszeregować fale elektromagnetyczne, od największej do najmniejszej długości fali oraz podać, gdzie wykorzystujemy poszczególne zakresy. Pierwszym z tych zakresów są oczywiście fale radiowe, najdłuższe fale elektromagnetyczne, jakie znamy, które wykorzystujemy oczywiście do transmisji radiotelewizyjnych, ale także do nasłuchu kosmosu, co co prawda nie wyróżnia tego zakresu spośród innych zakresów, dlatego że dzisiaj już. Obserwujemy kosmos właściwie we wszystkich możliwych długościach fal elektromagnetycznych. Falami, które mają mniejszą długość niż radiowe, są fale. Mik są właściwie fale mikrofalowe, jest promieniowanie mikrofalowe. Używamy go nie tylko w kuchenkach mikrofalowych, ale również w transmisji GSM, czyli w popularnie zwanej telefonii komórkowej. Ale również radary, nie tylko policyjne, pracują właśnie w tym zakresie. Falami elektromagnetycznymi krótszymi od mikrofal są fale podczerwone. I tych używamy zazwyczaj w pilotach zdalnego sterowania, w kamerach termowizyjnych, ale również w budowie noktowizorów. Falami krótszymi niż podczerwień jest światło. Zakres długości fal widzianych przez człowieka, fal elektromagnetycznych, jest następujący. Fale najkrótsze to 400 nanometrów i to jest ta krótkofalowa granica światła widzialnego. Należy do barwy fioletowej, natomiast długofalowa, około 760 nanometrów, to barwa czerwona. No, oczywiście, używamy tych fal do procesu widzenia, co oczywiste. Fale krótsze niż światło to ultrafiolet albo nadfiolet. Używamy tego nadfioletu do utwardzania na przykład pląb dentystycznych albo lakierów do paznokci, w takich wypełnieniach zachodzą reakcje fotochemiczne, które właśnie doprowadzają do utwardzania niektórych substancji. Używamy też do wstępnej dezynfekcji, do sterylizacji niektórych, na przykład pomieszczeń szpitalnych, ale także do zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwem. Fale krótsze od nadfioletu, czyli kolejny zakres, to fale rentgenowskie oczywiście używane w medycynie do prześwietleń, ale także w kontroli celnej czy w różnego rodzaju kontrolach bezpieczeństwa. I najkrótsze fale elektromagnetyczne to zakres gamma który używamy właśnie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, ale również w diagnostyce medycznej. Pamiętajmy, że od lewej do prawej strony w naszym zestawieniu rośnie częstotliwość fali, czyli frequency, natomiast maleje długość fali. Czyli fale radiowe to będą fale o największej długości, ale o najmniejszej częstotliwości. I podobnie promieniowanie gamma będą to fale o najmniejszej długości, ale ich częstotliwość będzie największa. W zadaniu drugim mamy podać przykłady termicznych i nietermicznych źródeł promieniowania oraz wytłumaczyć różnice w ich widmie promieniowania. Źródła termiczne to są wszystkie te źródła, które świecą w wyniku rozgrzania. Jakiejś substancji do wysokiej temperatury. Przykładem mogą być na przykład płomienie świecy czy ogniska, może być wyładowanie elektryczne w czasie burzy. Oczywiście żarówka z żarzonym włóknem z wolframu jest również przykładem źródła termicznego. Słońce czy inne gwiazdy także świecą, dlatego że w ich wnętrzach czy na ich powierzchni panuje wysoka temperatura. Jeżeli przeanalizujemy widmo promieniowania takich obiektów świecących pod, w wyniku procesów termicznych, okaże się, że barwy poszczególne przechodzą w takim widmie łagodnie jedna w drugą. Widmo promieniowania tego typu nazywamy widmem ciągłym. W przypadku nietermicznych źródeł promieniowania do przykładów takich źródeł możemy zaliczyć wszystkie te źródła, których świecenie nie wynika z rozgrzania do wysokiej temperatury. Na przykład mowa o diodzie LED, czyli Light Emitting Diet, na przykład ekran telewizora czy smartfona świeci nie dlatego, że jest rozgrzany do wysokiej temperatury. Świetlówki energooszczędne albo żarówki, tak zwane jarzeniówki. Także świecą w wyniku procesów zachodzących na poziomie atomowym, czyli, mówiąc innymi słowy, są wypełnione gazem, który jest pobudzony do świecenia w wyniku podłączenia do napięcia elektrycznego. Widmo promieniowania takich źródeł składa się z pojedynczych cienkich linii o ściśle określonej barwie. Tego typu widmo. Nazywamy widmem emisyjnym liniowym. Zadanie trzecie. Graniczna częstotliwość promieniowania światła widzialnego wynosi 7,5 razy 10 do potęgi 14 Hz oblicz energię fotonu takiego światła. Oczywiście skorzystamy ze wzoru planka na energię fotonu. Energia ta wyraża się wzorem H razy F. Gdzie H jest oczywiście stałą planka, natomiast F to Frekwencji, częstotliwość mamy ją podaną w zadaniu. Podstawmy dane. Za h podstawiamy 6,63 razy 10 do minus 34 Joule razy sekundę. Natomiast częstotliwość wynosi 7,5 razy 10 do potęgi 14 Hz. No i oczywiście Używam kalkulatora, żeby policzyć taką formułę 6,63 razy 7,5 to jest 49,7 razy 10 do potęgi, natomiast 14 odjąć 34 daje minus 20. Więc mamy 10 do potęgi minus 20 J. No i oczywiście, żeby zapisać to w notacji wykładniczej, przesuńmy przecinek o jedno miejsce w lewo. Będziemy mieli 4,97 razy 10 do potęgi minus 19 J. Zadanie czwarte. Moc promieniowania Słońca jest najwyższa dla długości fali około. 500 nanometrów. Oblicz energię fotonu tego promieniowania i wyrazię ją w elektronowoltach. Jeżeli pamiętamy, jeżeli będziemy pamiętać, że częstotliwość to jest C przez lambda, wtedy wzór na energię fotonu, ten wzór planka, przyjmie postać, że energia fotonu to jest HC przez lambda. Będziemy musieli jeszcze pamiętać o tym, że lambda, które wynosi tutaj 500 nanometrów, nanometrów musi zostać zamienione na jednostkę podstawową układu SI, czyli na metry. 500 to jest 5 razy 10 do drugiej. Natomiast nanometr to 10 do minus dziewiątej metra. A więc ta długość fali to 5 razy 10 do minus 7 metra. No i jesteśmy gotowi do podstawienia danych liczbowych. Za h podstawiamy wartość stałej planka. Za C podstawiamy oczywiście prędkość światła, czyli 3, razy 10 do 8 m na sekundę. No i przed chwileczką lambdę zamieniliśmy na jednostki podstawowe układu SI, czyli 5 razy 10 do minus 7 metra. I znowu posłuszmy się kalkulatorem. Będziemy mieli 6,63 razy 3. I podzielić na 5. To daje 3,98 razy 10 do potęgi. No i teraz możemy yy, łatwo policzyć minus 34, odjąć 8, no i odjąć minus 7, więc dodać 7. Możemy to również na kalkulatorze zrobić 8, odjąć 34. I plus 7 dostajemy minus 19, więc to będzie 3,98 razy 10 do potęgi minus 19 Joule'a. I teraz druga część polecenia. Skorzystajmy z tego, że 1 elektronowolt to jest 1,6 razy 10 do minus 19 Joule'a. 1 elektronowolt równa się 1,6 razy 10 do minus 19 Joule'a. Więc 3,98 razy 10 do minus 19 J będzie równe x. No i skorzystajmy z proporcji. Nasza energia fotonu, czyli to nasze x, będzie równe. Oczywiście wymnażamy na krzyż, dzieląc przez to, więc to będzie 1 elektronowolt razy. 3,98 razy 10 do minus 19 JUL przez 1,6 razy 10 do minus 19 JUL. No i teraz widzimy, że 10 do minus 19 JUL nam się upraszcza. I skorzystajmy z kalkulatorka, żeby 3,98 podzielić na 1,6 dostajemy 2,49 elektronowolta. Zadanie piąte. Przypomnij jak zachowuje się atom podczas przeskoku elektronu z poziomu niższego na wyższy oraz z wyższego na niższy. Oczywiście elektron przechodząc z poziomu niższego na wyższy musi otrzymać jakąś porcję energii, a więc atom wtedy absorbuje, czyli innymi słowy mówiąc pochłania foton energii. Natomiast gdy elektron spada z poziomu wyższego na niższy, widzimy takie spadki w serii Leymana tutaj w serii Balmera tutaj i w serii Paszena tutaj. spadając, czyli powracając na poziom niższy, elektron oczywiście oddaje, Czyli emituje kwant energii o jakiejś konkretnej długości fali i konkretnej częstotliwości. I teraz dla przykładu w zadaniu piątym obliczmy długość fali linii widmowej, która odpowiada przeskokowi elektronu z poziomu czwartego na poziom pierwszy. Ten przeskok mamy od tutaj zaznaczony na zielono. Obliczmy w pierwszym kroku energię takiego przeskoku. Widzimy, że N0, czyli poziom, z którego spadamy, to jest poziom czwarty. Natomiast N, czyli poziom, na który spadamy, to jest poziom pierwszy. No i teraz energia na poziomie początkowym, czyli E4, widzimy ją, o tutaj to jest minus 0,85 elektronowolta. Natomiast energia na poziomie pierwszym, widzimy ją tutaj, to minus 13,6 elektronowolta. No i teraz energia przeskoku, czyli nasze delta E, równa się różnicy tych dwóch Energii. A więc to będzie minus 0,85 elektronowolta, odjąć minus 13,6 elektronowolta, odjąć minus, czyli plus, więc to będzie 13,6, odjąć 0,85, a więc mamy 12,75 75 elektronowolta. No i teraz pamiętając, że 1 elektronowolt to jest 1,6 razy 10 do minus -19 J, oraz że ta delta energii jest równa energii fotonu promieniowania, który zostanie wyemitowany podczas takiego przeskoku, zamienimy tę energię na J. Będziemy mieli 12,75, a 1 elektronowolt zamieniamy na 1,6

I na razie zostawmy to po prostu w takiej formie, zadbamy o zapis wykładniczy przy ostatecznym wyniku. Pamiętajmy, że te 20,4 razy 10 do minus 19 Joula to jest energia fotonu, który podczas takiego przeskoku jest emitowany. Natomiast energię fotonu możemy wyrazić ze wzoru planka jako iloczyn H razy F, gdzie H to stała planka, a F... To częstotliwość takiego fotonu. Częstotliwość F z tego wzoru będzie w związku z tym równa energia fotonu przez stałą lankę. No i teraz podstawmy do tego wzoru dane liczbowe. Nasza częstotliwość F będzie równa energii fotonu, czyli 20,4 razy 10 do minus 19 J.

I teraz mamy minus 19, odjąć minus, czyli dodać 34, będziemy mieli 10 do 15. Oczywiście częstotliwość w hercach. No i teraz z racji tej, że f równa się c przez lambda, więc długość fali nasza szukana lambda będzie równa c przez f, czyli prędkość światła 3

Razy 10 do potęgi. No i tutaj mamy 8 odjąć 15. To jest minus 7. To oczywiście wychodzi nam w metrach. No i teraz, ponieważ chcemy tę długość fali zgodnie z poleceniem w zadaniu wyrazić w nanometrach. Nanometr to jest 10 do minus 9 metra. Więc w tym członie wcześniejszym przesuńmy przecinek o, jedno, o dwa miejsca w prawo. Będziemy mieli 97,4, ale razy 10 do minus 9 metra. Natomiast 10 do minus 9 metra to jest 1 nanometr. Więc wynik, który otrzymujemy, to jest 97 i 40 nanometra. I teraz ostatnią częścią polecenia jest określenie, w jakim zakresie widma znajduje się ten foton. No pamiętajmy, że światło widzialne zawiera się w przedziale od 400 nanometrów do 760 nanometrów fale dłuższe niż 700 nanometrów, to jest infrared, czyli podczerwień, natomiast fale krótsze od 400 nanometrów, to jest ultraviolet, czyli nadfiolet. No i widzimy, że nasz foton 97,4 nanometra, to jest foton promieniowania nadfioletowego. Widzimy jeszcze, bardzo proszę, żebyście już samodzielnie, żeby każdy z Was samodzielnie wykonał podpunkt B, czyli spadek z poziomu trzeciego na poziom drugi. To będzie oczywiście o ta linia widmowa, pierwsza z linii widmowych serii Balmera. Natomiast w jaki sposób wyznaczyć energię jonizacji atomu w dżulach? Jeżeli na poziomie podstawowym atom, przepraszam, elektron ma energię minus 13,6 elektronowolta, to żeby ten elektron Oderwać od atomu, musimy przenieść go na poziom nieskończenie daleki. A więc musimy go wyeksmitować o tutaj, czyli na poziom, na którym energia wynosi zero. Ile trzeba mu dodać temu elektronowi, żeby energia. Zamieniła się z minus 13,6 elektronowolta na energię równą 0. Oczywiście trzeba mu dostarczyć foton o energii 13,6 elektronowolta. No i teraz, oczywiście, z tym, zgodnie z tym algorytmem, który już raz stosowaliśmy, o tutaj, bardzo proszę, żebyście zamienili tę energię fotonu 13,6 elektronowolta na dżulę. I to oczywiście będzie energia jonizacji atomu wodoru. Zadanie szóste. Naszkicuj przebieg napięcia na żarówce w podanych przypadkach. Ponumerujmy te przypadki, niech to będzie przypadek pierwszy, niech to będzie przypadek drugi i to przypadek trzeci. We wszystkich przypadkach widzimy, że źródło napięcia. To jest źródło napięcia przemiennego. Taki symbol jest symbolem źródła napięcia przemiennego. Można też narysować w ten sposób, tego typu symbole są tożsame. Przypomnijmy, że napięcie przemienne to jest napięcie sinusoidalnie zmienne, co symbolicznie widzimy po tej stronie każdego z trzech naszych rysunków. No i teraz co się dzieje w obwodzie numer 1? Widzimy, że poza źródłem napięcia mamy tylko żarówkę, a więc napięcie na żarówce będzie dokładnie takie samo jak napięcie na źródle, a więc tego typu sytuacje widzimy w tym przypadku, czyli mamy dodatni i ujemny półokres prądu i dokładnie to samo dzieje się na żarówce. W przypadku drugim zwróćmy uwagę, że w obwodzie oprócz źródła napięcia i żarówki jest również dioda, przy czym ta dioda ona jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia dla prądu, który płynie w tym kierunku oraz w kierunku zaporowym dla prądu, który płynie w tym kierunku. No i oczywiście w którym kierunku płynie nasz prąd? W jednym półokresie Płynie w jedną stronę, przyjmijmy, że ten półokres to jest o ten prąd, natomiast w drugim półokresie prąd płynie dokładnie w przeciwną stronę. A w związku z tym, że dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia dla tego prądu oraz w kierunku zaporowym dla tego prądu, to będzie ta ujemna połówka okresu. Co zrobi dioda w tej sytuacji? Dodatnią połówkę okresu zostawi w spokoju, bo widzimy, że jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia. Natomiast o tę ujemną połówkę okresu, wtedy kiedy prąd płynie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, widzimy, że dioda jest polaryzowana w kierunku zaporowym, a więc ten półokres zostanie obcięty przez diodę. Ta, ten prąd i minus nie będzie mógł przez tę diodę przepłynąć, a to oczywiście oznacza, że jeżeli ten prąd wypływa ze źródła w ten sposób, w tym kierunku, no to rzecz jasna nie przepłynie przez żarówkę i nie zatrzyma się o tutaj. No bo prąd albo płynie w całym obwodzie, albo nie płynie. Dioda spolaryzowana dla tego prądu, czyli tej połówki okresu w kierunku zaporowym oznacza, że w tym kierunku prąd nie popłynie. No i teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje w obwodzie numer 3. Mamy dwie, dwie diody. Ta dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia dla tego prądu. Ale dla tegoż prądu, o ta dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym. Natomiast dla drugiej połówki okresu, w której prąd płynie w przeciwną stronę ze źródła, co prawda ta dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, ale ta dioda jest skierowana zaporowo. A więc żadna z połówek okresu, ani ta dodatnia, ani ta ujemna nie będzie mogła realizować swojego napięcia na żarówce, czyli w naszym przypadku na żarówce będzie napięcie przez cały czas trwania, przez cały czas zamknięcia tego obwodu będzie zero, zarówno. Dodatnia połówka okresu, jak i ujemna połówka okresu zostaną przez obie te diody, które są przeciw sobie spolaryzowane, zostaną cudzysłów obcięte, więc napięcie na żarówce będzie zero. Żarówka w tym trzecim przypadku po prostu nie będzie świecić. Zadanie siódme. Podczas odtwarzania muzyki na pewnym smartfonie napięcie na wyjściu jego gniazdka słuchawkowego zmienia się w zakresie od 2,6 do 3. Voltów. Pamiętajmy, że ta zmiana napięcia dotyczy od tego elementu na schemacie, czyli napięcia sterującego naszym układem wzmacniającym. Smartfon podłączono do wzmacniacza, którego głównym elementem jest no właśnie o ten tranzystor. Zależność natężenia prądu płynącego przez ten tranzystor od napięcia między bazą a emiterem przedstawia wykres. Widzimy że tutaj jest zależność napięcia, przepraszam, natężenia i emiter-kolektor, emiter-kolektor, czyli to jest emiter, to jest kolektor, a więc mówimy o natężeniu płynącym właśnie o w tym obwodzie od napięcia UBE, czyli od napięcia między bazą a emiterem. Czyli właśnie mówimy o napięciu sterującym. Oblicz, w jakim zakresie zmienia się moc głośnika włączonego w obwód tranzystora. Widzimy, że o ten odbiornik to jest właśnie nasz głośnik, przy czym napięcie zasilania tego głośnika wynosi 4 V. No i teraz pytanie jest, w jakim zakresie, czyli P min oraz P max, to są wielkości szukane, czyli minimalna i maksymalna moc tego głośnika przy zasilaniu napięciem 4V jest szukana, gdy sterujący element zmienia napięcie od 2,6 do 3V. Zobaczmy napięcie sterujące, jeżeli ono wynosi około 2,6. Tutaj jest, załóżmy, około 2,6. Wtedy natężenie prądu w obwodzie głośnika jest równe około 0,5 Ampera. Napiszmy to może w danych. Dla napięcia baza emiter równego 2,6 V. mamy i emiter kolektor równe 0,5A, czyli wtedy przez nasz odbiornik, przez nasz, nasz głośnik pod napięciem 4V Płynie prąd pół Ampera. Natomiast dla napięcia baza emiter równego 3V. No widzimy, że natężenie prądu wynosi około 11 amperów, więc wtedy nasze I emiter-kolektor równa się 11 amperów i znowu przypomnijmy, przez głośnik pod napięciem 4 V płynie właśnie o taki prąd. Przypomnijmy, że moc P wyraża się wzorem U. Razy i. Przy czym, jeżeli oczywiście moc minimalną liczymy, no napięcie, to jest oczywiście to napięcie 4V, tak? Natomiast jaki prąd płynie? Jeżeli moc jest minimalna, to to oznacza, że płynie prąd minimalny Przy napięciu sterującym 2,6 to mamy 0,5 Ampera. Pamiętajmy, że głośnik jest podłączony do napięcia nie 2,6, bo napięcie 2,6 V panuje tutaj, tylko głośnik O tu jest podłączony do napięcia 4 V, a więc nasze U równa się 4 V razy I i to jest oczywiście i emiter, kolektor, które jest równe 0,5. Ampera. 4 razy 0,5 to oczywiście 2 W i z taką mocą będzie pracował nasz odbiornik, nasz głośnik wtedy kiedy na elemencie sterującym jest napięcie 2,6 V. Natomiast jeżeli liczymy, jeżeli chcemy policzyć moc maksymalną przy której gra ten głośnik, no to znowu weźmiemy U razy I emiter kolektor znowu napięcie pod którym pracuje głośnik to jest 4 V, nie można mylić go z tym napięciem 3 V, które w tym czasie panuje na elemencie sterującym. Ale prąd, który płynie przez głośnik dla napięcia sterującego 3 V wynosi 11 A a więc 4 razy 11 amperów otrzymujemy 44 W i to jest moc maksymalna z jaką gra nasz głośnik. Zwróćmy proszę uwagę, że napięcie sterujące zmienia się w bardzo niewielkim zakresie o tutaj od 2,6 do 3 V i za pomocą niewielkich zmian napięcia mamy duże zmiany natężenia prądu na wyjściu naszego tranzystora a co za tym idzie duże zmiany mocy z którą pracuje nasz odbiornik zadanie 8 tranzystor połączono szeregowo z elektryczną nagrzewnicą czyli elementem instalacji ogrzewania w samochodzie elektrycznym i podłączono do źródła napięcia 48 a więc tym razem naszym odbiornikiem w układzie wzmacniacza jest nagrzewnica, która pracuje pod napięciem 48 V. Na podstawie wykresu wyznacz napięcie, jakie należy ustawić między bazą a emiterem czyli oczywiście mówimy o napięciu sterującym. Aby moc nagrzewnicy wynosiła, napiszmy to P. Równa się 2400 W. No i teraz, jaki prąd powinien płynąć przez naszą nagrzewnicę? Pamiętamy, że P równa się U razy I. Pamiętamy, że U to jest napięcie, pod którym pracuje nagrzewnica, czyli 48 V. Natomiast I odczytamy sobie z od tego wykresu, dlatego że to jest wykres, który pokazuje natężenie w obwodzie emiter kolektor emiter kolektor czyli w obwodzie w którym znajduje się właśnie nasza nagrzewnica no napiszmy że to jest i ek i z tego wyznaczmy że to nasze i ek równa się p przez u moc pod którą, z jaką ma pracować nasza nagrzewnica, do 2400 W, natomiast napięcie, pod którym pracuje, to 48 V. 2400 podzielić na 48 to jest oczywiście 50, a więc prąd, który płynie w obwodzie emitter-kolektor, czyli w obwodzie naszej nagrzewnicy, wynosi 50 A. No i teraz spróbujmy znaleźć te 50 Amperów. Widzimy, że dla 50 Amperów napięcie sterujące jest około, napiszmy U, baza emiter, równa się 3,6 V. Mniej więcej takie napięcie można o tu odczytać z naszego wykresu. Zadanie dziewiąte. Praca wyjścia dla miedzi jest równa 4,5 elektronowolta. Oblicz minimalną częstotliwość promieniowania oraz maksymalną długość fali wywołującą zjawisko fotoelektryczne na powierzchni miedzi. No i mamy odpo odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie promieniowania leży fala o tej długości. Przypomnijmy, na czym polega samo zjawisko fotoelektryczne. Wyobraźmy sobie, że to jest płytka metalu, na którą jeśli pada promieniowanie... To promieniowanie to może doprowadzić do emisji elektronów z powierzchni takiego metalu. Pamiętajmy o tym, że zjawisko fotoelektryczne można wyjaśnić jedynie na gruncie kwantowej, czyli korpuskularnej teorii promieniowania. Wyobraźmy sobie tutaj tak schematycznie, że na płytkę pada nie fala świetlna, tylko strumień fotonów. I teraz pod powierzchnią miedzi znajdują się oczywiście swobodne elektrony, z racji tej, że to jest metal. I teraz w spotkaniu takiego fotonu z elektronem może dojść do wybicia tego elektronu ponad powierzchnię metalu, a następnie na ucieczkę tego elektronu z jakąś prędkością, czyli z jakąś energią kinetyczną. I jaki jest bilans energetyczny tego zjawiska fotoelektrycznego? Energia fotonu zamienia się w tym zjawisku na energię kinetyczną elektronu, bo ten foton przekazuje swoją energię elektronowi, ale część tej energii elektron musi stracić na opuszczenie metalu, na pokonanie tej bariery pomiędzy metalem, a Powietrzem. No, i teraz ta utrata energii na granicy ośrodków nazywa się pracą wyjścia W. Pamiętajmy, że energia fotonu wyraża się wzorem h razy f, czyli stała planka razy częstotliwość. Natomiast kiedy nasza częstotliwość fali promieniowania będzie minimalna? Minimalna będzie wtedy, jeżeli elektron nie będzie miał żadnej prędkości, ani żadnej w związku z tym energii kinetycznej po opuszczeniu metalu. Czyli po opuszczeniu metalu nie będzie miał, cudzysłów, siły uciekać. Cała energia fotonu zamieni się na pracę wyjścia i już elektronowi nic nie zostanie. A w związku z tym w naszym wzorze możemy powiedzieć, że oto energia kinetyczna jest równa 0, a zatem HF... Równa się W, i wtedy to nasze F można dopisać tutaj, że to jest F graniczne, czyli częstotliwość graniczna. I z tego wzoru zwróćmy uwagę, że będziemy mogli obliczyć tę naszą szukaną częstotliwość graniczną, która będzie równa W przez H, czyli praca wyjścia przez stałą plankę. Tę naszą pracę wyjścia W musimy jeszcze zamienić na joule. Ona jest równa 4,5 elektronowolta. Natomiast 1 elektronowolt to jest 1,6 razy 10 do potęgi minus 19 Joule. 4,5 razy 1,6 to jest 7,2 i razy 10 do potęgi minus 19 Joule przepisuję. A następnie o tę wartość stawiamy tutaj. A więc nasza częstotliwość graniczna będzie równa 7,2 razy 10 do potęgi minus 19 J. Natomiast tutaj wpiszemy stałą planka 663 razy 10 do minus 34 J razy sekunda. No i teraz 7,2 podzielić na 6,63 to jest 1,09 razy 10 do potęgi. No i teraz minus 19 odjąć minus 34, czyli dodać 34 to jest. A więc to będzie 1,09 razy 10 do potęgi 15 herca. Obliczmy teraz, jako, jakiej długości fali promieniowania odpowiada ta częstotliwość. Nasza lambda graniczna będzie równa oczywiście C przez F. F, rzecz jasna, graniczne. C to prędkość światła 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Natomiast częstotliwość otrzymaliśmy 1,09 razy 10 do 15 herca. 3 podzielić na 1,09 to 2,75 razy 10 do potęgi, no i teraz 8 odjąć 15. To minus 7, to nam oczywiście wychodzi w metrach. Możemy to zamienić, jeżeli o ten człon pomnożymy przez 100, będziemy mieli 275, to o ten człon musimy 100 razy zmniejszyć, a więc to będzie 10 do minus 9 metra. No i pamiętamy, że 10 do minus 9 metra to jest nanometr, a więc nasza fala. Ma długość 275 nanometrów. No i teraz pamiętając, że światło widzialne zawiera się w granicach od 400 do 760 nanometrów i że fale krótsze niż 400 nanometrów to jest nadfiolet, a więc będziemy mogli zakwalifikować tę falę 275 nanometrów. Nanometrów jako, ale w zakresie nadfioletu. Zadanie dziesiąte. Scharakteryzuj zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne oraz fotochemiczne. No, przypomnijmy, że zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polegało na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu, a więc wydostawanie się tych elektronów na zewnątrz metalu. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Będzie polegało na tym, że elektron, co prawda, zostaje wewnątrz substancji, na którą pada promieniowanie, ale pod wpływem padającego fotonu o energii przypomnijmy h razy f, czyli stała planka razy częstotliwość, nasz elektron może z pasma podstawowego przenieść się do pasma przewodnictwa, czyli zwiększyć ilość nośników prądu. Ale jaki jest warunek zajścia tego zjawiska? Oczywiście energia fotonu h razy f musi być większa lub równa wielkości przerwy energetycznej pomiędzy pasmem podstawowym a pasmem przewodnictwa, czyli innymi słowy nasz elektron musi dostać tyle energii, żeby móc pokonać od tę barierę, czyli energia fotonu musi być większa lub równa wartości przerwy energetycznej. No i teraz podpunkt A. Na fotoopornik, no przypomnijmy, że taki element fotoczuły, który będzie zmieniał opór elektryczny właśnie w zależności od natężenia i częstotliwości światła padającego na taki półprzewodnik, nazywa się fotoelementem albo fotoopornikiem. I na taki fotoopornik pada w każdej sekundzie jak widzimy, 10 tysięcy fotonów o energii 20 elektronowolta każdy. Ale widzimy, że zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi. Co należy zrobić, aby zaszło? No skoro zjawisko nie zachodzi, to znaczy, że nie jest spełniony no, ten warunek, czyli każdy z fotonów promieniowania, który pada na półprzewodnik, ma za małą energię, żeby elektrony mogły pokonać przerwę energetyczną. Trzeba więc zwiększyć energię Każdego z fotonów, a co za tym idzie, trzeba zwiększyć częstotliwość padającego promieniowania. Podpunkt B. Na dwa identyczne ogniwa fotoelektryczne pada światło. Na pierwszy z nich w czasie jednej sekundy pada 10 do potęgi 15 fotonów światła niebieskiego, a na drugi. 10 do 14 fotonów światła zielonego. Do obu ogniw podłączono takie same odbiorniki energii, przez który z odbiorników popłynie prąd o większym natężeniu. No milcząco zakładamy tutaj, że oba rodzaje świateł i światło niebieskie i światło zielone doprowadzi do powstania tego zjawiska fotoelektrycznego wewnętrznego, czyli ta przerwa energetyczna delta E będzie pokonana przez fotony w obu przypadkach. No, ale zwróćmy uwagę, że w pierwszym przypadku mamy 10 do potęgi 15 fotonów w jednej sekundzie a więc też i tyle elektronów przejdzie z pasma podstawowego do pasma przewodnictwa natomiast w drugim przypadku 10-krotnie mniej no pamiętajmy że elektrony przechodzące do pasma przewodnictwa zmniejszają opór elektryczny tego półprzewodnika, a co za tym idzie dają możliwość przepływu większego prądu. A więc w sytuacji kiedy tych fotonów jest więcej, prąd popłynie również większy. I podpunkt C do utrwalenia lakieru pokrywającego paznokcie używa się lamp emitujących ultrafiolet o mocy 50 W. Napiszmy to moc równa się 50 W i częstotliwości f 10 do 15 herca, czyli zwróćmy uwagę, o taka częstotliwość fotonów jest wystarczająca do tego, aby zaszło zjawisko. No, tym razem zjawisko fotochemiczne. Co to oznacza? Oznacza to, że pod wpływem promieniowania, no, tym razem nie mamy do czynienia z przechodzeniem elektronów do wyższego pasma energetycznego. Tylko mamy do czynienia ze z zajściem zjawiska chemicznego, czyli z zajściem reakcji chemicznej, która będzie polegała na utrwalaniu, na utwardzaniu tego lakieru. No i pytanie mamy, jaki efekt da użycie lamp emitujących światło o częstotliwości o połowę mniejszej, a więc nasza częstotliwość będzie mniejsza. Za to lampa będzie miała dwukrotnie większą moc. Dwukrotnie większa moc lampy będzie oznaczała, że tych fotonów będzie dwa razy więcej, ale spadek dwukrotny częstotliwości, co spowoduje, że zjawisko fotochemiczne nie zajdzie, bo jak wiemy, potrzebna jest częstotliwość fotonów 10 do 15 Hz, żeby takie zjawisko fotochemiczne zaszło. Zadanie 11. Przerwa energetyczna w pewnym półprzewodniku jest równa 0,9 elektronowolta. Napiszmy to delta E równa się 0,9 elektronowolta. Jaka może być maksymalna długość fali promieniowania elektromagnetycznego padającego na ten półprzewodnik, aby możliwe było przejście elektronu na wyższy poziom energetyczny? No, pamiętamy, że oczywiście energia fotonu padającego na ten półprzewodnik, musi być co najmniej równa właśnie wartości tej przerwy energetycznej, czyli w naszym przypadku będzie to 0,9 elektronowolta. Zamieńmy tę wartość przerwy energetycznej na dżulę. To będzie 0,9 razy 1,6 razy 10 do potęgi minus 19 dżula. 0,9 razy 1 i 6 to jest 1,44 razy 10 do potęgi minus 19 Joula. To jest wartość naszej przerwy energetycznej wyrażona w dżulach. No i teraz energia fotonu, czyli H razy częstotliwość, ma być właśnie równa wartości tej przerwy energetycznej, a z tego wynika, że frequency, czyli częstotliwość tego fotonu musi być równa delta E przez stałą plankę H. Podstawmy delta E 1,44 razy 10 do minus 19 Joule, a stała planka, pamiętamy, już mam nadzieję, 6,63 razy 10 do minus 34 Joule razy sekunda. 1,44 podzielić na 6. 63, dostajemy 0,217 razy 10 do potęgi minus 19 dodać 34, to jest do 15. Herca, taką częstotliwość ma nasz foton, ale pamiętajmy, że szukaną naszą wielkością jest lambda. Długość fali. A tę dostaniemy oczywiście ze wzoru, że lambda równa się c przez f, gdzie c to prędkość światła 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, a f to właśnie przed chwileczką obliczona częstotliwość. Ja jej nie zamieniłem na notację wykładniczą, zrobię to, jak już będziemy mieli ostateczny wynik. Więc tu wpisuję 0,217 razy 10 do 15 herca. No i teraz 3 podzielić na 0,217. Dostajemy 13,82 razy 10. No i tutaj mamy 8 odjąć 15 to jest minus 7 i oczywiście wynik dostajemy w metrach no pamiętajmy że możemy to wyrazić w nanometrach wtedy tutaj przecinek przesuwamy o dwa miejsca a tę wartość zmniejszamy 100 krotnie będziemy mieli 1382 razy 10 do minus 9 metra to od razu napiszę że to jest wartość wyrażona w nanometrach no i nasz foton który pada na nasz półprzewodnik, musi mieć co najwyżej tę długość fali. Pamiętajmy, że każda mniejsza długość fali będzie oznaczała większą częstotliwość, a więc większą energię fotonu i także wywoła zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.